Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze słowo nie jest łatwym słowem. Co ciekawe, kontekst to mowa pożegnalna. Mamy okres wielkanocny, a tutaj czytamy Ewangelię, choć wyrwana z tego kontekstu mowy pożegnalnej, niekoniecznie można się zorientować, że tak rzeczywiście jest. Nawet skrupulatnie ci, którzy przygotowywali liturgię słowa na dzisiaj, wycięli skrzętnie połowę zdania z wiersza 33, w którym Jezus mówi, że musi nas zostawić i musi odejść. Ten kawałek wycięty mówi tak: dzieci, jeszcze tylko trochę będę z wami, będziecie mnie szukać, lecz jak powiedziałem Judejczykom, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie, tak i wam teraz mówię. To zdanie zostało wycięte i mamy tylko powiedziane: teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, to Bóg w nim chwałą został otoczony, a jeżeli Bóg w nim chwałą został otoczony, to i Bóg go chwałą w sobie otoczy i to zaraz chwałą go otoczy. I dalej: nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Co ciekawe, w tym okresie wielkanocnym ten kawałek zdania, który jest trudny, w którym Jezus mówi o swoim odejściu, tak jak wspomniałem, został usunięty z tego fragmentu, który jest czytany dzisiaj w niedzielę. Natomiast ja bym go nie wycinał, przywołałbym to zdanie w kontekście tego przykazania miłości, które daje nam Jezus. Bo oto, gdy patrzę na ostatnie choćby wydarzenia w polskim kościele i na polu jakichś dyskusji, także jakichś doktrynalnych, sporów i tak dalej, mamy tyle sytuacji, w której obdarzamy się nie przykazaniem miłości, tylko przykazaniem nienawiści. I ten dyskurs nasączony tą nienawiścią przeniósł się z politycznej, który dotykał do tej pory jakiejś sfery politycznej, przeniósł się teraz na Kościół, co jest ogromnie bolesne. I w tym kontekście to zdanie Jezusa, który mówi: dzieci, jeszcze tylko trochę będę z wami, będziecie mnie szukać, jak powiedziałem Judejczykom, dokąd ja idę, wy później możecie, wygląda na to, że mamy kłopot ze znalezieniem Jezusa w tych dyskusjach. I wygląda na to, że szybciej się pozabijamy, niż dotrzemy do Ewangelii, która mówi o przykazaniu miłości. I mam tu konkretną oczywiście sytuację na myśli, choćby tak destrukcyjne działania jak obrzucanie błotem siebie nawzajem między tradycjonalistami a różnymi wspólnotami, choćby portale takie jak zwiedzeni.pl, gdzie nie szczędzi się oszczerstw i kłamstwa pod adresem tych, którzy coś w Kościele i dla ewangelizacji chcą zrobić, i wiele, wiele innych, choćby też telewizji internetowych, które na przykład w realu mówią o tym, jak nienawidzić papieża obecnego. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią i wielki smutek ogarnia chyba serce każdego wierzącego dzisiaj, kto widzi, doświadcza tych potworności. Obyśmy w końcu zrozumieli, że w Ewangelii chodzi o przykazanie miłości, a nie o przykazanie nienawiści.